trochę słońce wali mi z tej strony, ale jest tak ciepło, jak może wyglądać. Mamy dzisiaj 25 września, niedziela, widzimy się my, a więc to oznacza jedno. Znowu gdzieś jadę. I owszem, jadę na lotnisko w Oleśnicy. Time for Rally Cup. To jest taki mini rajdzik, że tak powiem, 5 przejazdów 4-kilometrowego OS-u usytuowanego na byłym lotnisku wojskowym. Jedziemy zobaczyć, jak to tam wygląda. No i jadę też również treningowo, spotkać się też ze znajomymi przy okazji, ale treningowo dlatego, że będę miał bardzo intensywne najbliższe tygodnie. Na ostatnim tarmaku w Jedlinie wyszło bardzo dużo jeszcze niedociągnięć. Gdzieś tam faktycznie ja zardzewiałem, dużo rzeczy było do ogarnięcia jednocześnie, więc też bardziej się skupiałem na zdjęciach i na tym wszystkim, aniżeli na gadaniu do Was, więc dzisiaj postaram się to naprawić. Trzeba będzie sobie jakoś to wszystko poprzypominać. Także zabieram Was ze mną do Oleśnicy. A to oznacza tylko jeszcze jedną rzecz, że muszę powiedzieć na sam koniec. Siemanko, ja jestem Michał i witam w Road to Pro. Na miejscu ruszyła pierwsza próba, już przyjechało kilkanaście załóg. Właśnie się rozstawiamy gdzieś tam po jakichś miejscówkach. Pogoda jest dziwna jak na Oleśnicę. Jest ciepło i bezwiecznie. Czyli gdzieś zło czai się niepostrzeżenie. Takie to klimaty te rajdowe są. To jakiś tam spleszyk mały jest. Jedę zobaczyć. Zamiast zdjęcia by zrobił. Dobrze, także pierwszy odcinek się już skończył. Pół odcinka ponad mi nie ostrzył aparat, nie wiedziałem o co chodzi. Co tu się robi, many? Już w końcu się wściekłem i wszedłem do ukrytego menu. Ole faza! Poprzestawiałem i chyba rozwiązałem problem, który trafił mnie od samego początku kupna tego sprzętu. Pa! Ja pier... No nic, lepiej późno niż wcale, nie? Zmieniamy miejscówkę na drugi OS i zaraz coś będziemy myśleć nad jakimś fajnym konceptem.
Wycieczka numer 2 zaliczona, teraz idę jakby po przekątnej na część lotniska, na której jeszcze nigdy nie byłem. Chcę zobaczyć, jak to tam wygląda. Pogoda jest świetna i o dziwo się cały czas utrzymuje. Nie wieje wiatr, jest cieplutko. Ach, no coś pięknego. Od groma samochodów i to wszelakiej maści, od Poloneza po Lancery szóstki, ale też jakieś niezidentyfikowane pojazdy samochodowe, których ja nie znam, gdzieś tam z głębokiej Japonii. No, jest na co popatrzeć. Są też rajdowe dinozaury, tak samo jak i młode wilki, jeszcze niepełnoletnie, które też pokazują tutaj pazur. Strasznie ciepło jest. 1 hour later. Kurczę, miejsce wybrałem totalnie przez przypadek, a okazało się, że jest bardzo fajne, bo bardzo dużo widać. Jestem w jednym miejscu, mam no 1/4 OS-u. Robię za dużo zdjęć, już dwie karty zajęte, Boże. Muszę się jakoś opanować, ale to po prostu jest zbyt dużo dojazdów i odjazdów, żeby tego nie wykorzystać. No tak jak właśnie teraz na przykład. Jadam do kamery, a koleś poleciał BMW-ką bokiem, tak, że wypluł cały shooter tylnymi kołami, więc można było to cyknąć. No powiem szczerze, że jestem jak najbardziej zadowolony z tego miejsca, bo jest tu tyle akcji, tyle prędkości, szybkości, że naprawdę jest to bardzo dobry trening przed tym, co mnie czeka. Cel, który sobie wziąłem na tą imprezę, właśnie ją realizuję, bo przyjechałem tutaj typowo treningowo i typowo pod siebie, żeby się rozruszać. Już mnie plecy bolą, to znaczy, że wszystko pracuje, ja się muszę wyginać, żeby nadążyć za ruchem, jak najbardziej mi się to podoba. Ja jestem mega zadowolony, chociaż być może po mnie tego nie widać. Po prostu napiłbym się kolejne kawki. Idzie, idzie. Jakieś ładne zdjęcia tam można zrobić? Myślę, że nie. Przepraszam pana, krzaki są? Jakieś kleszcze? Kleszcze, mnóstwo latających kleszcze. To chociaż tyle mogę. Kleszcze, tych mrówek pełną takich. No, nie ma co jeść. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body and time. Zawody mam w dupę, bo mi pompa paliwa została powietrze i nie chciało się w tym momencie auto odpalić. Więc no, sobie postałem w blasku. No ale tak to jadę. Bawić się. No. Coś ty narobił. Zajebałem w brzozę. Na cięciu. Widać, jak cięć głęboko tnął, tnął. Przytnę jeszcze głębiej, no to...
Przyciąłem. Ale kurde, zmieściłem, dobry czas będzie. To mi pokleiło. Lusterko się złożyło. A to już też swoją drogą. Ja pierdziele, powiem ci, auto strasznie w dupę dostaje. Dobra, zobaczymy co Szymon ma. No, ale to ciekaw jak Szymon, no. Jesteś Szymon, jaki czas? No, przecież ratowałem ci, zobacz, już pierwsze szlify są na tym. No to to... Jest, nie? Tu od brzozy. Rozciętą mam oponę. Ja trafię, tak? I co, potem macie? No, chyba tak... No to weź te moje. Ale... No chyba no, tak zrobimy, no. To bierz te moje, na ostatnim przejeżdżę. To boję się... Kurde, ale grubo to poszło. Kurde, patrz, zobacz. Wygląda jakby auto po zachowaniu było. Wiesz, to pasta tempo. Jest. Tempo jest żenujące. Niestety. No, auto nie daje rady. No. Chciałem powiedzieć, że auto gwizda, kierowca pizda, ale niestety auto przyjedzie wszystko, ja też wsiadę wszystko swoje, się zestarzałem. Nie no, trzymam jakiś tam kontakt z chłopakami, ale taki... Wzrokowy. Kontakt, tak, wzrokowy, ten kontakt już mi ucieka, tak. No ale jest fajnie, ja jestem bardzo zadowolony. Kurde, szkoda mi tylko tego lakieru pięknego. Ale się wyklepie, albo i nie. A po co? O, a komu to potrzebne? Powiem ci, że taki mały kawałek, fragment trasy, a ja się tak spociłem, jakbym nie wiadomo co jechał. No bo tu masz, a wiesz, to, nie KJS, tylko tu masz rozpędzenie, dohamowanie, rozpędzenie, też, dohamowanie. Też. Tu raz masz łuk, tu masz dohamowanie do nawrotu. A wiesz co jest najlepsze? No. Najlepszą inwestycją, jaką zrobiłem w ten samochód, to są klocki hamulcowe. No bo klocki hamujesz starczy. W końcu. To auto hamuje. Do ostatniego metra mam hamulec, nie wpada w podłogę i powiem ci DS-y. DS 2,5 tysiąca do takiego auta, zarąbista sprawa. Jak to było, rajdowe dinozaury, nie zbroimy się, tak? Nie, nie, tak. No nie są wyścigi zbrojeń. To nie. Wyścigi zbrojeń to jest jak przyjeżdżasz z dwoma lancerami i masz serwis pełen części. To jest i dużego zbrojeń. Boomboxa. Tak, dużego boomboxa. Nie, nie, śmieję się. Wiesz co, to jest tak, że na jakim poziomie byś nie jeździł, to na każdym to poziomie musisz coś zainwestować. To jest kwestia tego, na co cię stać i na co chcesz się nastawić. Czyli co, w skrócie, Szymon, zadowolony dzisiaj? Mega zadowolony. Jeszcze nie koniec. Piotrek, zadowolony? Ja bardzo zadowolony. Tak. Ale jeszcze możesz mi nie psuć całego planu reżyserskiego. Ale to czekaj, że do domu, kiedy cię dostałeś na przez, przez siebie teraz będę musiał siedzieć tutaj. Nie, zadowolony jestem. Chciałbym powiedzieć, że można szybciej, ale już tym autem nie można szybciej. Znaczy autem można, no opony. One eternity later. No i cóż, to już wszystko na dziś. Kilka zdjęć wyszło fajnie, ale przede wszystkim sobie fajnie mogłem potrenować. Dużo osób fajnie spotkanych, ciepło przyjęty. Też się cieszę, że ich widziałem. Fajny, udany dzień tak naprawdę. Ale to już byłoby na dziś już tyle, bo trzeba wracać do domu, trzeba obrobić cały materiał. A my widzimy się w następnym Road to Pro. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, bawcie się tym, bo robię to nie tylko dla siebie, ale też dla was, żebyście mogli też popatrzeć na rajdy i inne motorsportowe zabawy trochę z innej perspektywy. Trzymajcie się, cześć!